Bóg się rodzi, Bóg się rodzi, Bóg się rodzi i moc trochleje. Musimy sobie to powtarzać, bo dzisiaj wielu ludzi jest przestraszonych wojną, dzisiaj wielu ludzi jest przestraszonych niepewnym jutrem, kryzysem gospodarczym, który ogarnia cały świat, ale też y, tymi wyborami politycznymi, które mogą doprowadzić Europę albo do upadku, albo do y, odnowy, do odbudowy. Poszukajmy tych źródeł nadziei, poszukajmy tych źródeł siły. A ja chciałem podziękować tym wszystkim, którzy składali mi życzenia. Dziesiątki, setki, tysiące życzeń na komunikatorach, mailach, e, SMS-ach. Nie jestem w stanie każdemu podziękować osobno. Przepraszam za to, ale w ten sposób chciałem podziękować. Dziękuję wszystkim czytelnikom, widzom, klubowiczom Gazety Polskiej, których tysiące wysłało mi dzisiaj i wczoraj życzenia. Dziękuję każdemu z Państwa. Dziękuję za to, że jesteście przy nas. Czeka nas rok walki, ale niech w nas będzie pokój. I ci, którzy niosą ze sobą wojnę na zewnątrz lub głoszą wojnę, przeminą, przeminą tak jak przeminął mrok i zwyciężyła światłość. Bóg się rodzi. Powtarzajmy to sobie i moc truchleje.